Dzisiaj chciałabym, abyście zrobili mi animowany rysunek. Najlepiej, jak e, namalujecie, na przykład, choinkę z prezentami i z ozdobami, ale jak Wam się ten program spodoba, to możecie też namalować jakieś swoje własne rysunki. Zobaczcie, tutaj macie różne animacje zrobione przez różnych innych uczestników, może Wam się w ogóle ta strona spodoba i będziecie rysować. Ta strona to Flip Anim. Zobaczcie, Flipanim.com, tu jest ta nazwa Flip Anim. Jak na nią wejdziecie, zobaczcie, jak kliknę jeszcze raz, to będziecie widzieć właśnie taką tutaj stronę. Trochę długo się ładuje, Flip Anim. Jeśli od razu Wam się nie ukaże, poczekajcie, bo mam kiepski internet, ale nie OK. Jeśli od razu Wam się też ta strona nie ukaże, czekajcie, wejdziemy sobie jeszcze raz na nową, o, żebyście zobaczyli, tak jak Wy będziecie wchodzić. Flip a nim, zobaczcie, ładuje mi się. Tą tu usunę. No, muszę poczekać, aż mi się załaduje. Trochę to trwa. Ale słuchajcie, to jest bardzo proste. Możecie to robić na komputerze, pracując myszką. Ale jak ktoś jest na tablecie, to również powinno Wam to fajnie zadziałać. Rysik jest bardziej y, precyzyjny. Słuchajcie, nie mam pojęcia, czemu mi się to tak długo nagrywa. Znaczy, nagrywa, czemu mi się to tak ładuje. Próbuję to jeszcze raz. Strasznie długo to się ładuje. Czekajcie, zmienię sobie tutaj mój internet na inny. Może ten zaskoczy szybciej. Może zaskoczy, a może strona jest też przeładowana. Więc tak też, też się nie stresujcie jak wam po prostu długo. Długo będzie się ta strona ładowała. Widzicie, że mi się też długo ładuje. Poczeka o jest, zobaczcie, jest tutaj. Jeżeli jak Wam się załaduje, to nie będziecie mieć takiej pustej strony w kratkę, to słuchajcie, musicie nacisnąć na ten ołówek. Draw animation, czyli rysuj animację. Jak na, naciśnięcie na ten ołówek, to wtedy na pewno pojawi się Wam pusta kartka i na tej kartce będziecie mogli rysować. Tak naprawdę operujemy myszką i rysujemy tutaj po tej przestrzeni, yy, wybierając odpowiedni kolor. Wybierając odpowiedni kolor oraz plusikiem kolejną stronę. I teraz uwaga, jeżeli chcemy, aby była taka animacja na bazie zrobionego poprzedniego rysunku, to klikacie tym plusikiem, bo on kopiuje już to, co zostało narysowane, i my możemy kontynuować po prostu. I potem będzie taki fajny efekt animacji, zresztą zaraz Wam to pokażę. Już się załadowało. Zobaczcie, tu na dole mam. Ołówek, pisak i mogę sobie wybrać jaką chcę grubość, tak? Wybiorę sobie powiedzmy, ym, to jest takie cienkie. Dobra, wybiorę sobie ten pisak i mogę sobie wybrać kolor zielony, tak, bo chcę choinkę. W ogóle to nie rysuję, to jest chyba zmywak, więc wybiorę sobie to. Zobaczę, czy zielony kolor. O, jest. No i zobaczcie, narysowałam już jedno. No to dodaję plus. I rysuję drugie, dodaję kolejny plus, i rysuję kolejne, i dodaję plus, i teraz rysuję kolejne, i dodaję plus, i narysuję jeszcze jedno, i dodaję plus, i jeszcze jedno, i tak kończę na środku, i dodaję plus. No i teraz, tutaj muszę się, trochę krzywo mi wyszło, więc jak krzywo nam wyszło, to robię wstecz. O, wstecz, i mogę poprawić. Tu. I tu. Dobra, mam jedno. I plusikiem. I tak. I plusikiem. No, nie wychodzi mi to zbyt pięknie. Trochę ta choinka jest koślawa, ale okej. Okay. I plusikiem. No i teraz ostatni, już tak skończę i dam tu na środek. I plusikiem. No i teraz zobaczcie, że ja mogę też szybkość tu ustawić, ale ja na razie chcę zmienić kolor na czarny. I rysuję pień. Jedna kreska plusik, druga kreska plusik, no i trzecia kreska i plusik. No i teraz chcę dorysować na przykład bombki. No to nie jest łatwe myszkom. I plusik. No i moje bomb bombki będą czerwone, ale wy możecie rysować w ogóle bombki kolorowe. I to będzie fantastyczne wtedy, bo będzie kolorowe. I cały czas plusikiem dodajemy kolejne, żeby wyszła nam fajna animacja. Zobaczcie, ja już mam 21 kartek. Dobra, zmienię teraz kolor na fioletowy. Zrobię plusik i pododaję trochę bombek fioletowych. O. Tu dodam trochę koślawe są te moje bombki. Ale też się śpieszę, żebyście nie mieli zbyt dużo oglądania. Sami stwierdzicie, jak mi wyszło. Ta taka wielka. No dobra, robię plusikiem i teraz chcę zrobić gwiazdkę u góry. No to będzie problem. No, ale dobra, jakaś gwiazdka wyszła. Jeżeli chcecie zamalowywać, to zobaczcie, wystarczy, że klikniecie plusik. I na przykład, patrzcie, chcę na czerwono, biorę czerwony kolor i chcę każdą bombkę zamalować, to naciskam na to wiaderko. Patrzcie, i klikam w bombkę, i kolejny plusik, i klikam w bombkę, i kolejny plusik. Uuu, źle zrobiłam, wstecz. Trzeba kliknąć dokładnie w to, w to miejsce. O, patrzcie, nie chcę, to może ta bombka. O, da się, i plusik. Jak tylko się źle trafi, i plusik, to wyjdzie nam cały obrazek. O, widzicie? Tu mi wychodzi cały obrazek. Wstecz. Wiecie, dlaczego mi wychodzi cały obrazek, jak, jak y nie mam zakończonej, tylko jest otwarta linijka. Dobra, to zmieniam teraz na fioletowy i znowu zakładam wiaderko i spróbuję. O, wychodzi, plusik. Wychodzi, plusik. To koło jest zamknięte, plusik. Widzicie, czyli te koła, które mają dziurkę, to się nie da. W związku z tym znowu chcę teraz zrobić, yy, zamknę też tutaj i chcę, żeby środek był zapełniony. No i zobaczcie. Ach, też się nie da, też nie zrobiłam równo. Więc jak się nie zrobi równo, to pamiętajcie, że Wam nie wyjdzie. Dobra. To ja już nie eksperymentuję. I co jeszcze mogę narysować? Jak myślicie? Mogę na przykład narysować niebieski prezent. Tu pod choinką będzie stał prezent. I plusik. I zrobię do prezentu takie tutaj wstążeczki. O. I plusik. I taka wstążeczka. I plusik. I tutaj wstążeczka jest zawsze taka. I plusik. No, i co jeszcze można? Jak coś jeszcze chcecie narysować, to możecie. Natomiast teraz sprawdzamy. Możemy ustawić. Zobaczcie. Eee, możemy ustawić, jak szybko ma animować. Może być wolno, może być szybko. Ja mam to środkowe. Ok, i naciskam na play. Zobaczcie, sama się robi. Hmm? Super, nie? I w ten sposób możecie próbować rysować. Tu naprawdę można robić cuda. Polecam wam, żebyście zobaczyli te wszystkie obrazki, co tu są. To są tworzone przez e, młodych ludzi, dzieci i tak dalej. Teraz co zrobić, żeby to mi wysłać? To zobaczcie. Naciskacie tą dyskietkę w prawym górnym rogu Save. I zobaczcie co musicie zrobić. Musicie nadać tytuł, czyli ja daję choinka, autor pani Flobo i naciskam upload. Tutaj ten duży zielony. No i zobaczcie. On mi każe tu nacisnąć, że nie jestem robotem. No to nie jestem robotem. Teraz mi każe zaznaczyć wszystkie kwadraty z autobusem. No dobra, no to to robię i robię dalej. Teraz wszystkie. Co? Kwadraty z przejściem dla pieszych. Ale tu nie ma przejścia dla pieszych, pomiń. No i wyszło, że nie jestem robotem. No to ja robię. Załaduj to. No i popatrzcie, on mi to załadował. Zobaczymy, ładuje. Zobaczymy, co tu wyjdzie. Ja bym chciała, żeby był link najlepiej. Cały czas się ładuje, moja choinka się pięknie pokazuje. Zobaczcie. Moja choinka się pięknie tworzy, to się ładuje i zobaczcie, mój obrazek jest załadowany. No i ja teraz się zastanawiam, jak mogę pobrać link. Poczekajcie, żeby wam pokazać. U góry, jak wejdziecie, to macie link i go Ctrl C kopiujecie i zaraz wstawimy Ctrl V, czy działa tu moja choinka? Działa. Jest moja choinka. Więc tak to zrobicie, że pobierzecie potem link u góry, jak już zapiszecie. Super. No to słuchajcie, czekam na wasze Dzieła.